Cześć, witam Was. Mamy 19 stycznia, godzina 14:41. Nagrywam, chociaż niewiele się zmieniło. To, co rysowałem ostatnio, jest jak najbardziej aktualne. Tylko chciałem wam pokazać, jakby przypomnieć jeszcze, jak to. Znaczy, rozrysować troszeczkę dokładniej. Mam ostatnią hipotezę, którą nagrywałem 9 stycznia. Była taka, że najprawdopodobniej czwórka nam się domknęła. Będziemy jechać falę piątą żółtego rzędu u mnie. Jeżeli ktoś chce, no to trzeba się cofnąć do tego filmu, żeby to dokładnie zobaczyć. Już nie będę do tego wracał. Miałem hipotezę, że będą nam się rysowało pięć fal niższego rzędu, takie pomarańczowe. Szukajmy już końca tej fali drugiej, <laughs> gdzie się wypatrywałem. Na wc to tak wyglądało. To wygląda teraz tak. Czyli jakby tutaj niewiele przerysowałem, te poziomy nawet, nie wiem, gdzie są tą falę przesowałem, jest troszeczkę, są w innym miejscu, ciężko jest stwierdzić, gdzie te poziomy będą, ale ta dwójka się znalazła, jak widać, zaczęliśmy jechać niżej, wybiliśmy ten dołek, tutaj jesteśmy niżej, więc to na pewno była dwójka, to już można domknąć. Gdzieś nam się teraz rysuje trójka, która oczywiście będzie znowu pięciofalowa, powstała fala pierwsza, tu gdzieś powstaje druga, trzecia, czwarta, piąta, później korekta do tego i dociśnięcie jeszcze piątki i to nam zamknie, pięć fal żółtego rzędu, no, z większej perspektywy można sobie spojrzeć na tym filmie. <laughs> tutaj też miałem rozrysowane te fale czerwone, fioletowe, szukałem już końca tego fioletowego impulsu, czyli fali piątej, zastanawiałem się czy to już jest tutaj, czyli 4131, Dziś tego szukałem. Sobie weźmiemy godzinówkę. To to było, to to były te fale, yy, które teraz zmieniłem oznaczenie, przepraszam, to nie tutaj, to było tutaj. Czy szukałem tego, tego miejsca tu, czy to już jest w tym miejscu na tym filmie 4131, szukałem tego wierzchołka, on był na, no w tym miejscu, tak jak narysowałem wtedy. Wtedy byliśmy na wykresie, już zaczęły się spadki, czyli już byliśmy gdzieś. To była czterogodzinówka, godzinówka czterogodzinówkę, żeby to wyglądało tak samo, przesuwałem się te okresy, czyli byliśmy gdzieś tutaj. zastanawiam się, czy już tu mamy zakończenie tych fal. Byliśmy gdzieś w tym miejscu. Okazało się, że tak, mówiłem Wam, że jeżeli przekroczymy chyba taką korektę tego fioletowego rzędu, mierzyłem sobie to, jeżeli spadniemy poniżej tego poziomu, czyli poniżej tej długości fali drugiej, czyli robiłem takie mierzenie, to było oznaczone na fioletowo, że jeżeli przebijemy to, to będziemy wiedzieć, że ta korekta została wybita. i Zobaczcie, co się stało tutaj, jak to przebiliśmy, no to rozlew krwi był dosyć duży, pojechaliśmy dosyć mocno w dół, <laughs> no i zaczęła się ta fala którą u siebie tutaj oznaczałem na jednoniówce pomarańczowego rzędu, trzecia. Tutaj ta, ta fala trzecia się zaczęła. W moim zdaniem, według tamtej hipotezy, to mi się póki co pokrywa, więc nie ma co przerysowywać. Ta fala trzecia się zaczęła, więc ona powinna być dosyć dynamiczna, powinna być spadki korygować, może nie za głęboko. I ona oczywiście będzie się składała z pięciu fal niższego rzędu, tu są rozrysowane te czerwone te pięć fal będzie mi się składało z korekty znowu, znaczy te 5 fal tutaj rozrysowałem, więc ona pewnie gdzieś się skończy tutaj. Podejrzewam, znaczy te poziomy, nie, w, nie wskazuję tych poziomów, nie będę hipotetyzował, na razie szukam końca tej fali drugiej. Ona powinna się składać znowu z trzech fal, czy to by było tak, tu mieliśmy jedynkę, e, pięciofalową, tutaj znowu dwójka powinna się składać z trzech fal, ABC, B ładnie wygląda, widać, tu mamy wyraźne B, i teraz jak włączę godzinówkę, to na tej godzinowce też mam rozrysowane te 5 fal. Zarówno tą a fioletową mam rozrysowaną. I tu jest zgodnie ze sztuką te 5 fal. to mogę pokazać, bo tego jeszcze nie widzieliście. To jest świeże, tego nie było na ostatnim rysunku. Czyli fala czwarta powinna skorygować przynajmniej do 0,7, a maksymalnie do całości fali drugiej. Korygowała prawie pod całą falę drugą, a tylko pod falę drugą. Domknęła się piątka, korekta głębsza, która wybiła ten zakres. Tej korekty, tego kolorku, wybiło tutaj wyraźnie. No i mieliśmy spadek, to była fala A, później dosyć wysoka trójfalowa fala B. Tutaj taka długa, była trójfalowa fala B, wyraźnie widać. No i teraz nam gdzieś się rysuje fala C. Tego fioletowego rzędu, która domknie tą falę czerwonego rzędu drugą, która powinna być też pięciofalowa. Mieliśmy wyraźną jedynkę, dwójkę, trójkę, jak zawsze najbardziej dynamiczna, czwórka już jest zaliczona, czwórka już jest zaliczona, bo to mamy całą falę drugą. Czwórka, żeby, za, żeby według monitori była zaliczona, to musimy odhaczyć 0, 70% fali drugiej, to już było w tym miejscu tutaj, więc już mamy mniej. Czwórka nie może przekroczyć, nie to skasowałem, co chciałem. Czwórka nie może przekroczyć swoim zasięgiem, zasięgu fali drugiej, czyli nie może być dalej niż tutaj. Jeżeli to przekroczymy, no to ten poziom, czyli 3695, no to generalnie ten scenariusz mi się nie spina, ale najprawdopodobniej gdzieś w tym zakresie się odbijemy. Podciągniemy trochę w górę. Podejrzewam, że w ten czerwony zakres, zaznaczyłem ten czerwony zakres, bo to jest zakres, już Wam pokazuję, z czego to się bierze. Moim zdaniem powinno dwójka skorygować przynajmniej do połówki Fibonaciego. no myślę, że aż tak głęboko nie skoryguje, bo to jest fala trzecia tak naprawdę. To jest w fali trzeciej rów, więc to raczej będzie dynamiczna ta korekta nie będzie zbyt głęboka, ale oczywiście może dojść nawet do dotąd, czy nawet do 4129, a podejrzewam, że tak nie będzie, to widać, że tu już te impulsy się zaczynają domykać, więc gdzieś wykroczymy, pewnie muśniemy ten zakres no i nam fala trzecia, czerwonego rzędu według tego scenariusza. <laughs> oczywiście, ten mój scenariusz neguje się kompletnie w punktach ta moja hipoteza neguje się kompletnie teraz, ten bieżący w tym punkcie to będzie oznaczało, że się pomyliłem to już nie ma teraz żadnego znaczenia w tym miejscu już będzie widać, że się pomyliłem, że tu już nie ma 1, 2 i tu już nie jedziemy trójki tylko gdzieś jest coś innego, tego nie możemy przekroczyć a ten scenariusz się potwierdzi jak zaczniemy spadać poniżej tego zakresu czyli poniżej 3479, tylko że wtedy ten spadek będzie dosyć duży. Podejrzewam, że dojedziemy gdzieś pod te 3000 wtedy w tej fali dynamicznej, odbijemy, skorygujemy, skorygujemy znowuż, w zależności jaka ta fala będzie duża, więc teraz nie ma sensu chyba tego wyznaczać za bardzo, tak hipotetycznie skorygujemy gdzieś, no gdzieś tak między 0,7 a, a całym tym ruchem fali drugiej, której jeszcze nie mamy, no i dociśniemy wtedy gdzieś poniżej 3000, co nam domknie oddalając, tą trzecią falę pomarańczowego rzędu, więc znowu będzie jakaś korekta. Później znowu się jeszcze dociśniemy i to nam zamknie falę żółtą. A co tam dalej, to na tym filmie będzie widać. <laughs> co tam dalej jeszcze będzie się domykało, no bo jeszcze muszą się domknąć wtedy fale zielone, błękitne u mnie i ten granat. Znaczy, sorry, błękitna. Jak się domknie błękitna fala, bo tu mamy raz, dwa, trzecia, czwarta, by nam się domknęła piąta, to wtedy nam się domknie cała ta wieka korekta i już wtedy Według tej hipotezy, tylko rajd do góry. No ale te wszystkie domykania mogą trwać jeszcze, myślę, spokojnie do końca 2019 roku. Tyle na dzisiaj. W krótko, no bo zgadza się z tym, co było wcześniej. Oczywiście, zapraszam do komentowania. A ja tu powoli myślę, że można się ustawiać pod szorcika po przebiciu tego zakresu. Po przebiciu tego zakresu w górę, gdzieś na się piąteczka domknie i jedziemy w dół.